Ubezpieczenie NW dzieci i młodzieży już od 35 zł rocznie. Wpisz datę urodzenia dziecka i kliknij Sprawdź cenę. Takie to proste. CUK Ubezpieczenia. Sępólno Krajeńskie, Plac Wolności 11. Sprawdź nas. Telewizja Regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Dzień dobry, witamy w Telewizji Regionalnej Krajna TV. Nasz kandydat do Sejmu, do Parlamentu z powiatu sępoleńskiego, pani Iwona Kozowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Iwona Kozowska, która w poprzedniej kadencji już mandat poselski sprawowała. Teraz zamierza pani znowu do Sejmu wrócić. Zostałam zaproszona do kandydowania z listy Koalicji Obywatelskiej. Zastanawiałam się. Nie ukrywam, że rozmawiałam na ten temat z rodziną i stwierdziłam, że przez 4 lata dużo się wydarzyło w mojej pracy zawodowej, bo rozpatrywałam to przede wszystkim pod tym kątem, co jeszcze można zrobić, co można zmienić, co można poprawić. I pomoc społeczna, którą się zajmuję, myślę, że wymaga jeszcze naprawy, bo to jest trudna działka. Nad tym się pracuje przez wiele lat. Te tematy, które ja wypracowałam przez te 4 lata tu w Domu Pomocy Społecznej, warte są wdrażania systemowego. Czy trzecie miejsce to jest to miejsce, na które pani liczyła, czy miało być troszeczkę inaczej? Właściwie taka propozycja od samego początku padła. Pierwsza kobieta na liście i z propozycją najprawdopodobniej trzeciego miejsca, więc ja tutaj nie jestem ani zawiedziona, ani nie mam żalu do władz, które przygotowywały tą listę, bo właściwie od momentu, kiedy zaproponowano mi start, taka propozycja padła, no i konsekwentnie tego się trzymano i na tej trójce jako pierwsza kobieta na liście jestem. W zeszłym roku w trakcie wyborów samorządowych o to właśnie miejsce, jedno, pierwsze, drugie, trzecie, było dużo zamieszania, nazwijmy to tak delikatnie. Wtedy nie zdecydowała się pani wystartować do sejmiku? Nie, nie zdecydowałam się. Napisałam o tym w oświadczeniu. Wydawało mi się, że powinno to wyglądać zupełnie inaczej. Ja mam swoje zasady, przestrzegam reguł gry i oczekuję tego od innych. A w tej chwili jest taka sytuacja już zupełnie inna, też inny poziom wyborczy, bo tutaj już do parlamentu startujemy, co nie znaczy, że wybory samorządowe mają mniejszą rangę i znaczenie. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest najważniejsza władza dla środowiska i dla społeczeństwa, ale wybory do parlamentu, no, w tej chwili przed nami i nad tym musimy pracować i takie nasze zadanie. Pani poseł, trzymam się konkretów. To hasło spogląda na wyborców z pani plakatów wyborczych. Co ono oznacza tak naprawdę? To, że kiedy zaczynam realizować jakieś zadanie, to jestem bardzo konkretna i konsekwentna. I też słyszę wielokrotnie, że jestem bardzo skuteczna. Nawet ostatnio miałam taką rozmowę z panem marszałkiem, kiedy pan marszałek mówi, że, cytuję, dyrektor musi się przyzwyczaić do tego, że Kozłowska taka jest, bo to dopiero początek i jak już się zacznie coś realizować z Kozłowską, to trzeba to skończyć, bo nie odpuści. Więc staram się rozpoczęte zadanie, bardzo konkretne zadanie, doprowadzić do samego końca. Ja jestem, zawsze mówię o sobie, typem zadaniowca. Jeżeli ktoś oczekuje ode mnie wsparcia, to ja robię wszystko, żeby pomóc. Oczywiście są różne uwarunkowania, nie zawsze to się udaje, ale staram się być bardzo konkretna w tych swoich zadaniach, które
wykonuję, realizuję i staram je się skutecznie doprowadzić do końca. Panie Boże, dlaczego mieszkańcy, dlaczego Polacy, dlaczego tutaj chociażby nasi mieszkańcy powiatu sępoleńskiego powinni znowu zaufać Koalicji Obywatelskiej, czy Platformie Obywatelskiej, czy tej szerokiej koalicji, która została teraz stworzona na potrzeby wyborów parlamentarnych? 4 lata temu no Polacy wyrazili swoją opinię taką, że po 8 latach rządów wystarczy, bo między innymi pani też się nie udało zdobyć mandatu. Dlaczego znowu teraz pani zdaniem powinni ponownie zaufać Koalicji Obywatelskiej? Ja myślę, że powinni zaufać człowiekowi. Myślę tutaj o sobie. Myślę, że poprzez swoje działania, które realizuję, nie tylko realizowałam, ale realizuję od szeregu lat, bo praktycznie od 2006 roku, wiele się wydarzyło przez te lata, przy moim również udziale. Oczywiście przy dobrej współpracy ze środowiskiem, przy dobrej współpracy z samorządowcami, z organizacjami pozarządowymi. Trzeba to realizować, trzeba to kontynuować. I sądzę, że mieszkańcy znają moją działalność i ja proszę o zaufanie w stosunku do mojej osoby. Ja mam swój plan, ja mam swój program, ja mam swój pomysł na zmiany systemowe. Ja jestem skupiona na seniorach, na osobach niepełnosprawnych, na osobach chorych na Alzheimera i na choroby rzadkie. I chciałabym mieć możliwość realizowania tego. Nie ukrywam, że również inwestycje mi są bardzo bliskie, ponieważ zawsze wspierałam inwestycje drogowe. To dla mnie też był jeden z punktów mojego programu i propozycji co do wspierania samorządowców, nie tylko z powiatu sępoleńskiego, również powiat nakielski bardzo mocno wsparłam, również Kcynia. Udało nam się przedsięwzięcia drogowe zrealizować i to jest moje zadanie i mój cel. I uważam, że jeżeli postawić, nie mówię tu o partii, trzeba postawić na człowieka, na swojego człowieka. Pani poseł, w poprzedniej kadencji sprawowała pani swój mandat w warunkach partii rządzącej. Jeśli będzie teraz taka sytuacja, że znowu pani ten mandat uzyska, ale rządzić będzie dalej Prawo i Sprawiedliwość, no to rzeczywistość w takim razie sprawowania mandatu poselskiego trochę się zmieni. Czy nie będzie trudniej? Ja liczę na rozsądek partii rządzącej w zależności od tego, kto to będzie, bo przed nami wybory, jeszcze 3 tygodnie do wyborów, a to wyborcy zadecydują, komu zaufają. I może być bardzo różnie, jeżeli mówimy tutaj o wynikach wyborów. Natomiast ktokolwiek to nie będzie, ktokolwiek będzie rządził, ktokolwiek otrzyma ten mandat, czy to większości, czy będzie sprawował władzę, uważam, że tak naprawdę dla nas wszystkich najważniejsze jest dobro mieszkańców. I myślę, że to nie jest żaden slogan. To jest taka nasza misja. My powinniśmy to realizować wspólnie, i dążyć do dobrego celu, do wspólnego celu, aby jak najwięcej udało się dla Polaków zrobić. Ja dla mojej małej ojczyzny, dla mojego okręgu wyborczego będę starała się robić wszystko to, o co będą prosili mieszkańcy, z jakimi inicjatywami będą wychodzili samorządowcy. I myślę, że przepraszam, i myślę, że nie będzie ze strony opcji rządzącej jakiejś drugiej strony, która by się przeciwstawiała temu, czy stawiała jakiś opór. Bo przecież chodzi nam o to samo, więc nie sądzę, żeby z tego tytułu były jakieś problemy. Po prostu trzeba to realizować, co jest potrzebne. A życie nam pokaże, co będzie najważniejsze. Ja chyba wiem, do czego pani zmierza, bo jest taki utarty pogląd, że na przykład taka obwodnica Kamienia czy Sępólna no, powinna zostać wybudowana bez względu na to, kto rządzi. I teraz, no, jak pani spogląda na te plany budowy obwodnicy, które się cały czas przeciągają, to co pani sobie myśli? No trochę mi jest żal tych lat, które minęły, bo jednak trochę czasu już minęło od momentu, kiedy zostały wprowadzone do programu dróg krajowych. Ja o to bardzo zabiegałam, bardzo o to walczyłam i cieszę się, że udało się to wpisać i że są to inwestycje, które są do realizacji.
Ale przyznam szczerze, że jaki jest etap w tej chwili, tego nie wiem, bo też nie mam takiego przekazu informacji. Moja wiedza, jeżeli chodzi o obwodnicę Kamienia i Sępólna, nie jest pewnie tak duża jak samorządowców, więc żałuję, że na razie jeszcze niewiele widać, ale liczę na to, że to się, te działania się rozpoczną. No inwestycje niestety drogowe nie są mocną stroną rządzących, jak wiemy. S5 gdzieś tam też stanęła w miejscu, jest na poziomie w tej chwili realizacji około 30 czy ponad 30% z tego, co się zorientowałam. Tylko ta część Bydgoska i Białe Błota jest realizowana w takim miarę dobrym tempie, więc myślę, że te inwestycje drogowe no nie tylko u nas, ale również w całym kraju są na takim dosyć niskim poziomie. Więc czekam na zmiany, żeby to w końcu ruszyło i może w nowej perspektywie uda się zrealizować to, co przed nami, co jest zaplanowane. Jak przyjdzie w przyszłym parlamencie do głosowania nad projektem ustawy dotyczącej najniższej krajowej na poziomie 4000 zł, to jak pani poseł Iwona Kozłowska zagłosuje? Najpierw chciałabym zobaczyć projekt ustawy i chciałabym przedyskutować to na komisji, bo nie podejmuje się jakiejkolwiek ustawy z dnia na dzień. I naprawdę to musi też podlegać i konsultacjom, czego brakuje w tej chwili. Ja pamiętam swoją pracę w parlamencie i wiem, jak długo trzeba było pracować nad ustawą, żeby ta ustawa była w miarę dobra. Nie do końca dobra, bo wielokrotnie potem życie pokazywało, że nie wszystko w tej ustawie udało się zawrzeć, więc to jest taki dokument, który zawsze budzi jakieś wątpliwości, ale staraliśmy się o to, aby skonsultować to z różnymi organami społecznymi, organizacjami, żeby skonsultować z ministerstwami. Ja sama prowadziłam taką ustawę ZUS-owską i wiem, jak to wygląda. I trudno powiedzieć w tej chwili, z dnia na dzień, tak? Jak pani zagłosuje nad tą ustawą czy nad tą? Bo to są uzasadnienia, to są argumenty i jeszcze zanim dojdzie do przygotowania projektu, mogą się wydarzyć różne sytuacje. Ja zmierzam do tego, że to jest jeden z pomysłów na jakby partii rządzącej, taki, który wzbudza obecnie najwięcej emocji w całym kraju. I bardziej to pytanie dotyczyło samego pomysłu, no bo przedsiębiorcy biją na alarm. Pani też jest pracodawcą i też to się będzie wiązało z pewnymi działaniami, które pani jako pracodawca też będzie musiała podjąć. Bardziej o pomysł mi chodziło niż o procedury. Tak, ale zadał mi pan pytanie wprost, jak będę głosowała. Więc ja w tej chwili powiedziałam, że nie wiem, jak będę głosowała, dlatego że najpierw muszę zobaczyć projekt ustawy, muszę wysłuchać różnych stron, muszę znać uzasadnienie i wtedy będę wiedziała, jak mam zagłosować. Tak, więc muszę przyjąć różne argumenty. Tak jak mówię, nie da się tak powiedzieć, będę głosowała za, czy będę głosowała przeciw. Tak. A jeśli, przepraszam, że wejdę w słowo, a jeśli chodzi o sam pomysł na dzisiaj, jak się pani podoba? Wie pan, to jest sprawa bardzo złożona, bo tak jak pan zwrócił uwagę, ja jestem też pracodawcą i rzeczywiście w pomocy społecznej te płace, wynagrodzenia są na niskim poziomie i tego nie ukrywam. I bardzo chciałabym, żeby pracownicy, którzy tutaj pracują, mieli wynagrodzenie wyższe. Natomiast to jest krąg zamknięty. Zamyka się pewne kółko, ponieważ jeżeli podwyżki, to też podwyżki, jeżeli chodzi o mieszkańców i umieszczanie mieszkańców i ich opłaty za pobyt. W związku z czym, jeżeli tak, no to musimy podwyższyć kwotę, tak? Odpłatności za mieszkańca. Jeżeli będziemy podwyższali odpłatność za mieszkańca, no to już jest problem dla ośrodków pomocy społecznej, bo oni w większości finansują pobyt naszych mieszkańców. I obawiam się, że w pewnym momencie zabraknie tych finansów. No, koło się zamyka. Jest po prostu takie koło, które w pewnym momencie już nie da się bardziej rozciągnąć tej gumy. Więc nie chcę na razie na ten temat dyskutować, bo sama wiem, jaka jest sytuacja w domu pomocy i jako pracodawca no,
też bardzo mocno będę musiała się zastanowić, jak rozwiązać ten temat. Aczkolwiek, tak jak mówię, na pewno wynagrodzenia, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, są za niskie i trzeba je podwyższać. Tylko, że my nie mamy żadnych dotacji, bo gdyby te dotacje były ze strony państwa, gdybyśmy my z Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny otrzymali dodatkowe dofinansowanie na wynagrodzenia, to by było pięknie. Ja bym się bardzo cieszyła i naprawdę mówię szczerze, że wszystkie te pieniądze byłyby przeznaczone na wynagrodzenia pracowników. Tylko, że my dotacji żadnych nie otrzymujemy. Nie mamy żadnych zewnętrznych dotacji. My utrzymujemy się, nasz dom utrzymuje się z odpłatności za mieszkańców. I my musimy tutaj dać odpowiedni poziom wynagrodzenia naszym pracownikom, musimy zapłacić wszystkie media. No, tych kosztów jest bardzo, bardzo dużo, tak jak w każdym domu, a w naszym jeszcze więcej, bo my mamy jeszcze większe obostrzenia, bo musimy mieć jeszcze inspektorów, tak, z różnych dziedzin, gdzie mamy podpisane umowy. I te koszty są naprawdę utrzymania takiej placówki bardzo, bardzo wysokie. W związku z czym, gdyby była dodatkowa dotacja ze strony państwa, to na pewno byłoby takim placówkom, między innymi jak moja, o wiele łatwiej. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję, że znalazła pani czas. Iwona Kozłowska, kandydatka do Sejmu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Telewizja regionalna Kraina TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Dzień dobry, witamy w telewizji regionalnej Kraina TV. Nasz dzisiejszy gość, pan Marek Witkowski, kandydat na posła w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry państwu. Panie Marku, dlaczego zdecydował się pan kandydować? Dlaczego pana nazwisko znalazło się na liście wyborczej? A to jest długa historia. Mamy tyle czasu? Mamy. Nie była to łatwa decyzja. Wiem, że na 12 posłów z regionu, 10 pochodzi z dużego miasta, czyli z Bydgoszczy, 11 z Inorosławia, a 12 z mniejszej miejscowości, czyli z Kołdy Wielkiej. I wiem, że życie polityczne jest dominowane przez przedstawicieli dużego ośrodka, czyli Bydgoszczy. Widać to na szeregu listach, tak? Po drugie, bardzo mały limit wyborczy, które środki ja mogę wydatkować na własną kampanię, jest bardzo niski, więc nie przedostanę się do świadomości wielu ludzi z moimi pomysłami, sposobem widzenia świata, z dokonaniami i tak dalej. Więc chciałem sobie odpuścić, ale biorąc pod uwagę politykę rządu, która mówi o zrównoważonym rozwoju, przy moim doświadczeniu samorządowca, jak również rolnika, jak również i nauczyciela, wiem, że wiele praktycznych rzeczy może poddać pod rozwagę Sejmu tylko człowiek, który je posiada. I tutaj byłoby grzechem zaniedbania, gdybym nie startował. Co prawda ten mój start jest opieczętowany protestem mojej rodziny, którzy, no i żona, i synowie uważają, że więcej czasu powinien poświęcać w domu, ale po prostu nie nosi. Ja już taki jestem, że trudno byłoby mnie zatrzymać w miejscu. Sama kampania, bez względu na wynik, jest dobrym czasem, aby o niektórych pomysłach mówić. Przed chwilą żeśmy mówili sobie, że życie polityczne, które się toczy u nas w kraju, jest bardzo rachityczne. Bardzo rachityczne. Ta ilość ludzi, którzy płaci składki, jest nieporównywalnie niska do stanu przedwojennego. Przy wielu podmiotach politycznych, partyjnych, 3 lub 4-krotnie więcej Polaków płaciło składki i brało udział w życiu politycznym. Ale to był czas bardzo szybkiego wzrostu naszego kraju, kiedy przyjmowaliśmy bardzo szybko i sprawnie bardzo dobre rozwiązania ustawodawcze. I moim pomysłem jest może w przyszłości dalsza demokratyzacja kraju poprzez chociażby przyjęcie nowej ordynacji wyborczej. Podział tego naszego dużego okręgu wyborczego na 3 okręgi. Wydzielić Bydgoszcz 4-mandatowym, północna część powiaty i południowa. No można by się zastanowić, czy to akurat po 4 mandaty, czy nie zrobić trochę inaczej ze względu na ilość mieszkańców. Bo dzisiaj mamy 780 czy 790 tysięcy wyborców, w Bydgoszczy mamy 266 tysięcy i w Bydgoszczy mieszka 10 posłów. Jakim cudem oni mogą znać się na szeregu problemach, które nas dręczą i dotykają?
Panie Marku, z tego co pan mówi, szóste miejsce na liście, to jest pan zadowolony z tego miejsca? No bo wygląda na, w kontekście tego, co pan przed chwilą powiedział, wydawałoby się, że powinien pan być wyżej. Nie o to chodzi. Miejsce nie daje zwycięstwa. To pierwsze. Ostatni raz startowałem z 24 miejsca. Osiągnąłem 9 wynik. Teraz ja nie zabiegałem o to szóste miejsce. Nie wiem, dlaczego mi je dano. Tak? Mam szóste miejsce i mam zamiar to wykorzystać. Dobrze, panie Marku, to w takim razie o jakich sprawach, pan troszeczkę zaczął w swojej poprzedniej wypowiedzi na ten temat mówić, o jakich sprawach wsi i miasteczek, bo to jest też między innymi pańskie hasło wyborcze, o jakich sprawach wsi i miasteczek zamierza pan walczyć w Sejmie, jeśli zdobędzie pan mandat? Nie no, to jest proste pytanie. Mamy program Prawa i Sprawiedliwość, który mówi o zrównoważonym rozwoju. Sam fundusz drogowy jest jakby forpocztą tego, co będzie się działo. Nasze miasteczka bardzo urokliwe. Popatrzmy na teren dookoła nas. Jeziora, lasy, bardzo cenne środowiska przyrodnicze wręcz zachęcają, żeby tutaj żyć. Tak jak patrzę na Więcbork, to na pewno trzeba byłoby szukać pieniędzy na dalszy rozwój i pogłębienia infrastruktury. Przecież nie od dzisiaj wiadomo, że trzeba dokonać dokończenia kanalizacji. A nawet w większości miasteczka skanalizować. Patrzę się teraz na molo, bardzo piękna rzecz, sympatyczna, jeszcze po nim nie chodziłem, ale chciałbym, żeby do jeziora nie wpływały żadne nieczystości. Czy to jest praca dla nas wszystkich? Nie wymawiam burmistrzowi, broń Boże, ani tego mola, ani tego, że jeszcze nie ma kanalizy dokończonej, bo to trzeba byłoby również uderzyć się w własne piersi, tak? I wszystkich poprzedników, co zrobiliśmy w tej sprawie. Przepraszam, że wejdę w słowo, panie Marku, ale czy to jest zadanie dla posła? Jest. Otóż dochody budżetu gmin są takie, jakie są. Gmina nie jest w stanie sama uciągnąć chociażby budowy obwodnicy. Ja się bardzo boję, że pomysł moich kolegów z Więcborka, aby puścić jak najtańszym kosztem obwodnicę torowiskiem, że rozdzieli dwa organizmy, Więcbork i Witunię. Że ta komunikacja dwóch podmiotów, które wrosną w siebie i z przyszłości, czy za 10, czy za 20 lat, czy za 30, utworzą jeden podmiot, jedno miasto. Obawiam się, że ten pomysł, przyjmowany na potrzeby chociażby wyborcze, może spalić na panewce. Powinniśmy budować obwodnicę za Witunią. Popatrzmy, jakie perspektywy rozwojowe ma chociażby Mrocza. Dzięki obwodnicy, tak? Ile tam jest przestrzeni między tym asfaltem, tą obwodnicą, a miastem? Myślę, że tutaj powinniśmy przemyśleć to wszystko i szukać rozwiązań, nawet przy pewnych składankach finansowych, pieniądze własne z budżetu gminy, pieniądze od marszałka i pieniądze z rządu. Ja myślę, że to prawda, że nie ma takich czystych zadań dla posła. Poseł to powinien być ustawodawca, powinien wiedzieć, jakie mechanizmy, jakie przyjąć rozwiązania, żeby płynnie rozwijać środowisko. Dokładnie tak. Ja dostrzegam wiele takich momentów, kiedy na przykład mój szef, prezes Jarosław Kaczyński na konwencji w Bydgoszczy mówi, dołożymy do lecznictwa 60 miliardów w najbliższym czasie. Czyli to jest ogrom pieniędzy. Wiemy, że myśmy podwoili wydatki na lecznictwo w ostatnich 10 latach. 10 latach, nie 4. Patrzę na pewien proces, który się ciągnie przez lata. Wiem, ile w sejmiku pieniędzy zaangażowaliśmy w budowę nowych szpitali, wyposażenie sprzętu i cała masa dobrych rzeczy, która się dzieje. Ale to nadal jest mało. A panie Marku, czytał pan raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący sieci szpitali? No słabo to wyszło. Słabo wyszło, bo to jest tak samo jak z reformą oświaty przy powstaniu powiatów, że oświata ponadpodstawowa, która wyszła spod ręki kuratora, została dana starostom i każdy powiat chciał mieć na siłę szkoły. Ja to obserwowałem jako nauczyciel, że to było powodem, między innymi głównym powodem obniżenia poziomu nauczania. Przecież nasz ekonomik uczył młodzież od Tucholi po Aleksandrów Kujawski, ogromny teren. Ale to była szkoła, gdzie byliśmy pewni naboru, przychodzili najlepsi, trzymaliśmy poziom. A potem żeśmy brali wszystkich, aby zapewnić tylko pełne klasy, tak? Sale lekcyjne. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze
No pan przerwał mi i teraz uciekło. Przepraszam, ale ja do tego nawiążę. Panie Marku, bo pan wspominał o zadaniach dla posła, które na poziomie ustawodawstwa spowodują, że miasteczka takie jak Więcbork będą się lepiej rozwijały. Mam wrażenie, że zresztą mówią też o tym samorządowcy, że Prawo i Sprawiedliwość jednak dąży do większej centralizacji, zabierania kompetencji samorządom niż ich dawania. Jak to się ma do tego, o czym pan przed chwilą mówił? Centralizacja podejmowania decyzji powoduje, że jest się sprawniejszym organizatorem życia publicznego. Ja przepraszam, ale czy wszystkie, rzeczywiście naprawdę wszystkie decyzje dotyczące każdej uliczki w Więcborku muszą zapadać w kancelarii premiera? Nie, absolutnie nie. To pan trochę myli. Ja mówię o przeznaczeniu pieniędzy, których zawsze będzie mało, tak? Więc musimy mieć ogląd prawdziwy tego, co jest do zrobienia i tak sterować strumieniami pieniądza, które jest w największej przepompowni, czyli w budżecie państwa, żeby rozwijać te mniejsze podmioty, samorządy. Dokładnie tak to postrzegam. Nie ubezwłasnowalnianie, tylko usprawnienie. My jesteśmy jakby szokowani niektórymi rozwiązaniami rządu. Tak jak 4 lata pamiętamy, 500+. Budżet się zawali. Zniszczą państwo. Okazuje się, że dług publiczny został, jego tempo wzrostu wyhamowany. Nie ma tak żywego tempa, ono rośnie nadal, ale nie ma tak żywego tempa wzrostu długu publicznego. Budżet w tym roku, w przyszłym roku będzie zrównoważony. To są ogromne osiągnięcia. Natomiast przy ogromnych inwestycjach, które robimy, przecież ogrom pieniędzy rzucamy w teren, tak? Nasz powiat co chwilę odnotowywał, a to przyjechał wojewoda, dał promesę na taką drogę, na tamtą, na to innego. No, można się z uśmiechem. Bo to jest ludzkie. Każdy chce się pochwalić dokonaniami, więc dużo chwalenia było przy okazji. Ale dostrzegajmy fakty. To, co się dzieje. Tak? Poprzednio tego nie było, no bo też mieliśmy do czynienia z kryzysem ogólnoświatowym. Teraz koniunktura jest większa, więc te wpływy do budżetu też są lepsze. Od lat zastanawiamy się, w jaki sposób uniknąć pułapki średniego rozwoju. Nie tylko PiS, ale również koalicja PO-PSL pisała raporty o stanie państwa i wszyscy się zastanawiali, w jaki sposób wdrożyć mechanizmy, które dadzą nam dodatkowego poweru, dodatkowo zdynamizują rozwój. I tutaj te wszystkie projekty realizowane socjalne sprzyjały rozwojowi. Czy one nam zaszkodzą w gospodarce? Nie sądzę. Wzrost cen obserwujemy warzywa, owoce. Mówimy, że jak na stole są owoce, warzywa, to jest na bogato, bo nam tak naprawdę miejsce w szeregu pokazuje natura. Musimy jakby przyjmować nowe rozwiązania, aby rolnicy mogli produkować w okresach suszy. Cały kompleks jest rozwiązań, od nawodnień, ułatwień deszczowania i tak dalej. To są zupełnie inne zagadnienia, ale ta pułapka średniego rozwoju została przez Polaków, przez nasze społeczeństwo, przy naszych kłótniach, przy sporach i to żywych, tak? Bo jak jadę i widzę pomazane banery, to żal serce chwyta, że tyle jest złości, tak? Ja rozumiem, że ktoś powie, zaniedbali, należy im się, ale też jesteśmy ludźmi, którzy powinni wybaczać, nie zapominać, wyciągać wnioski, ale wybaczać, jednym słowem. Natomiast mamy ogromne szanse rozwojowe. No chciałbym, żeby to molo pięknie kwitło, żeby do naszego jeziora nie wpływały ścieki, żeby ono ożyło. Każdy mieszkaniec by tego chciał, tak? Jeszcze na koniec muszę zapytać o ten jeden z pomysłów Prawa i Sprawiedliwości, który w ostatnich tygodniach wzbudza najwięcej emocji, czyli 4000 najniższej pensji już mniej więcej za 2-3 lata. No, przedsiębiorcy biją na alarm, że wykończycie eksport, że nie stać nas na to, bo to nie chodzi o to, że Polacy nie powinni więcej zarabiać, tylko że czy to nie powinien wyregulować rynek i czy to nie jest po prostu za szybko. Nie ma czegoś takiego jak wolny rynek, panie Macieju. Nie ma. To jest hasło, które nas wciągnęło, żebyśmy rozbroili się ekonomicznie w pewnym momencie. Dokładnie tak. Natomiast hasło 4000 wynagrodzenia dla Polaków może szokować. I na pewno szokuje, bo to jest nowy pomysł. Są przemyślenia, są analizy porobione. Prezes powołuje się na dane ekonomistów z pewnej uczelni renomowanej w Polsce. I odnoszę wrażenie, bo nie znam wszystkich szczegółów, nie jestem w stanie też wszystkiego poczytać sobie. Mam pewien odcinek, gdzie czuję się bardzo dobrze i chciałbym tam pracować, zwłaszcza sprawy oświaty mnie martwią. Tak, szybkie przyjmowanie rozwiązań bez zaplecza finansowego
unijnych, bo powiedzmy sobie, że poprzednia reforma była w większości realizowana przez środki unijne, teraz robiliśmy wszystko po swojemu i za swoje, to myślę, że tutaj jest pytanie o jedną rzecz. Jak rząd, ci, którym się spieszy, i ja to podziwiam, idziemy pełną parą do przodu, tak? Jak rząd będzie tłumaczył i jak znalazł szlaki komunikacyjne do tych firm jednoosobowych, trzyosobowych, czteroosobowych, zatrudniających paru tylko pracowników, czy im przedstawił ten pakiet osłonowy w sposób dostateczny, żeby wyhamować te emocje. Taki pakiet osłonowy jest. Można go sobie wygooglować, popatrzeć. Natomiast żyję w świecie, który duży nakład uwagi kieruje ku innowacyjności. Nasza gospodarka musi sięgać po nowoczesne rozwiązania. Nie możemy prowadzić naszej gospodarki jak wozu drabinastego. To musi być pełna nowoczesność. My musimy sięgnąć po wzorce międzywojenne, kiedy nasze przedsiębiorstwa się rozwijały dynamicznie. Strach i obawa jest zrozumiała, ale na miły Bóg. Czytajmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marek Witkowski, kandydat do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, był gościem naszej telewizji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję również Państwu i zapraszam do wspólnego śledzenia poczynań rządu. Powiem jedną rzecz. Boli mnie, jak gdzieś tam na mediach społecznych czytam, że to ludzie nierozumni, jacyś oszołomi rządzą naszą gospodarką. Jak na razie mamy 4 lata wzrostu, wykorzystanych szans przy rozwiązaniach nietypowych, niestandardowych, które być może wielu ludzi zszokowało. Dajmy sobie czas, popatrzmy co jest i liczmy na tych, którzy będą proponować nowe rozwiązania. Ja takie mam. Mam takie i będę walczył o nie niezależnie również od dyscypliny klubowej czy partyjnej, bo jestem niezależnym człowiekiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję.